Dzisiaj, proszę Państwa, Filip Kirkorow wjechał do Warszawy, żeby obejrzeć zdjęcie Agnieszki Osieckiej, proszę Państwa, tutaj na ulicy Brukselskiej 23. To jest dzielnica Saska-Kępa w Warszawie, żeby zobaczyć przepiękne zdjęcie Agnieszki Osieckiej. No przecież ona bardzo młoda była. I czy Państwu się podoba Agnieszka Osiecka? Zaczęliśmy Państwu pokazywać zdjęcia Agnieszki Osieckiej, rozpoczynając obrazkami mazurskimi, proszę Państwa. No Agnieszka tutaj nie jest najmłodsza, jak Państwo widzą, ale zaraz zobaczymy, jak ona wyglądała, Agnieszka Osiecka, wtedy, kiedy była jeszcze młodszą kobietą, proszę Państwa. A no tu zobaczmy. No też już taka podstarzała kobieta, a tutaj młoda dziewczyna w oczekiwaniu. On a tą dom, proszę Państwa. To wiem, Filip Kirkorow może do niej powiedzieć. Mademoiselle Doucet, votre chevalier sur l'exposition, ce n'est pas excellent. Tutaj na tym zdjęciu Agnieszka Osiecka przypomina taką dziewczynę, proszę Państwa, która kiedyś przychodziła do mormonów na Wolskiej 141, uczestniczyła w nabożeństwach. No, być może jeszcze, ale tak ona mi się jej nie widziało. I to są obrazki, proszę Państwa, plenerowe. Zapraszamy popatrzeć. No tutaj już taka kobiecinka z niej się robi. Tutaj już też, ale jeszcze w młodszym okresie życia niż to Osiecka, proszę Państwa. Zapraszamy oglądać tutaj na ulicy, proszę Państwa, Brukselskiej 23, dzielnica Saska-Kępa. Kirkorow zjechał, żeby popatrzeć, co to Osiecka, kto to jest, że Bla Rodowicz tyle tych piosenek napisała, a przecież tam w Rosji to ta Pugaczowa najważniejsza. Czy to nie jest ta Pugaczowa? Mówili, że brzydka ta Osiecka, a w ogóle to ona prowadziła taki nocny tryb życia i pracowała za, już nie chcę powiedzieć za kogo, ale mogą się Państwo domyśleć. Tutaj takie były opinie na wernisażu, ludzie plotkowali, różne rzeczy gadali, proszę Państwa. Na wernisażu tutaj na Brukselskiej 23, a ile w piątek, niedawno parę dni temu, proszę Państwa, był przecież wernisaż, zapraszam, czy to w poniedziałek, ale byłby obrazki z łazienek, proszę Państwa. No to każdy w tych łazienkach się chciał fotografować. Także, proszę Państwa, bardzo ciekawe są. Dobra. No. A to łazienki też jeszcze. Obrazki do łazienek oglądają Państwo na Brukselskiej 23, tutaj w centrum Polski. No Filip Kirkorow dzisiaj 14, proszę Państwa, października zjechał do Warszawy, żeby zobaczyć, co to za cuda są wywierzona na Brukselskiej 23. Agnieszka Osiecka, lata 60. w obiektywie Jana Borkowskiego był tu obecny na otwarciu podczas wernisażu. Pan Wojtek też był, ale nie wiem, czy znowu udało mi się wina napić, chociaż jedną lampkę, bo tutaj takie skąpstwo. Klub Kultury Saska-Kępa, proszę Państwa, prawdziwy sal 9 października, było mogą się Państwo tutaj przyjrzeć dokładnie tym informacjom. Tutaj warto było być na wernisażu, podczas którego, proszę Państwa, mieliśmy recital piosenek napisanych przez Agnieszkę Osieckę Osiecką. Tu jeszcze taka młoda dziewczyna, ta nasza Agnieszka Osiecka, młoda, jeszcze młoda, prawda? Młodzieńca by chciała poderwać, młodzieńcza twarz. Takie wyrodki były podczas wernisażu, że Agnieszka Osiecka brzydka była, ale to, co tu widzimy, jest doskonałe. Artystycznie. To zdjęcie też, proszę Państwa, jest doskonałe artystycznie. Artystycznie. To są zdjęcia. Thank you.
Ja mówię, że ten pan Wojtek to niewidomy, ślepy człowiek, ma jedno oko tylko widzi, 3-4% tylko, proszę państwa. To tutaj jak zaraz zobaczymy następną wystawę, ona była pierwsza, ona była 4 dni wcześniej otwierana. Proszę państwa, to pan Wojtek, pomimo że przemawiał, to nie otrzymał ani jednej lampki wina, nikt mu nie dał. Taka czy jest w Polsce gościnność, w Polsce, a proszę państwa, niewidomy człowiek, przecież on nie widzi wina, a to wszystko leci, to wszystko pazerne, to wszystko chciwe, leci, aby pierwsze.